Jeden punkt brakuje. Mecz kolejki z Odrą Chobienia. Paweł. Towar jest. Dobra. Musiałem się wrócić, bo zapomniałem karty. Dałem wszystko do Dobrze. Sławka. Marek, dwa słowa, jak to dzisiaj będzie. Paweł, cóż, no musimy ten jeszcze jeden punkt zdobyć. No. I wtedy będziemy mogli się cieszyć. No i wszyscy lekceważyli Chobieniek, zaznaczałem to. Koncentrowali się na Przedmościu. No, ja ich nie lekceważyłem. No. Koncentrowali się na Przedmościu, koncentrowali się na Białołęce, a jednak kurde styl pokazał, że trener, zawodnicy są całkiem nieźli i są za nami. A my musimy dzisiaj pokazać, że kolejna wygrana będzie nasza i gramy. Wielkie dzięki Marek, powodzenia. Siwy, chodź tu na dwa zdania. Jak to dzisiaj według ciebie? Wiesz, że masz tutaj dwóch dobrych rywali, Sypień i... Tak, dobrzy rywale, ale mają swoje słabe strony, znamy ich mocne strony, ich słabe i to wykorzystamy. Maciek, może taka mała podpowiedź do tego zawodnika z Pogoni, czy dalej trzymam w niepewności do końca? No już większość ludzi wie, o kogo chodzi, tak? W drużynie w Górze już też wiedzą, o kogo chodzi, więc... Dobra, to przedstawimy go już... Maciej, widzimy się w przerwie. Dokładnie. Okay. Dominik Korol, czyli nasz solenizant, 18 lat, wczoraj impreza. Jak udała się impreza wczoraj? Pewnie, że się uda. Delegacja w jakim składzie? Szczerniny? PZ, Perez, Siwy, Aluk i Ciołek. Grubo było? Było grubo. Dobra, jak to dzisiaj będzie według ciebie? Wiesz, że masz dobrego gościa, szybkiego, Wiatrowskiego na skrzydle? Wiem, właśnie. Ale wydaje mi się, że damy radę i... musimy zdobyć ten chociaż jeden punkt, aby dzisiaj ten... Okej, dobra, powodzenia. No. Dzień dobry pani Sołtysowa. Jak to dzisiaj może wyglądać to spotkanie? No wygramy, nie? Na wygramy? Pewno wygramy, oczywiście. Brakuje nam jeden punkt. Myślisz, że... Nie, wybory są już wygrane, tylko ja mam pytanie. To nie jest powiedziane, Paweł. Ale słyszałem, że kandydaci się wykruszyli. Nie wiadomo. Nie wiadomo, może ktoś z kapelusza wyskoczy? Się okaże, tak. A dzisiaj jaki wynik typujesz? Oj, nie mam pojęcia. 1-0? Chyba nie, więcej. Więcej. 3 będzie. Byle jeden ale punkt. Ale nie 0. Okej, dzięki. Molnik, od ciebie chcę tylko ten słynny okrzyk. Co? No lecisz. Co lecę? Nic nie lecę. Mają wygrać i tyle. Tak, Wawiad, dzień dobry. Jedziemy! Typujemy wynik. Dawid? No, Dawid. Mecz na styku, 5-1 do przodu. Dla nas. 3-1 dla nas. Grzegorz? 4-2. 4-0. To Maciek jeszcze zwytypuje. 3-0. 3-0. Co następne? 3-2. 3-2. Płeć piękna? 3-1. 3-1? Ile? 4-2. Dobra, to teraz chłopaków tu zapytamy. To jaki będzie wynik dzisiaj? 10-0. 10-0 aż? A tutaj? Jaki będzie wynik? 4. Halo? Miłosz, dawaj. Ja tu nagrywam. 3-0. No i gitara. Ile? 5-2. Dobra. O, witamy pana Andrzeja. Witam serdecznie. No to już jak typujemy, no to wynik poproszę dzisiejszego spotkania. 3-1. 3-1, dobra. Jak tam w pierwszej połowie? W porządku. Dawaj, kurwa. Teraz się nie przerywaj. Dopierdalamy do kurwa. Rafał, twoja ocena? No co z tego, że mamy sytuację jak nie wykańczamy? No, są ogólnie sytuacje, oni mało co mają z gry. My więcej mamy... Kurwa, zaro dziubek! No, nie mam takiego ostatniego użytkowania. Tylko to. A tak to ogólnie, no dobry mecz. Okej, dzięki. Kacper najlepszy na boisku dzisiaj. Jak tam twoja ocena? Dobrze, nie? Dzisiaj przyćmiłeś Pereza na skrzydle. Na razie ten mecz należy do ciebie. Zobaczymy drugą połowę. Gdzie? Maciek. Do niego! Kurwa, no, piłę na prostym miał! Kurwa, zabić bramkarza tam miał! Wszyscy mówią, że powinien grać wyżej. Kto? No młody. Wyżej? No powinien, ale jest leniwy, kurwa, Menda. Jest tak leniwa. Maciek, twoja ocena? Kurwa, no powiem ci, że jestem mile zaskoczony, bo obawiałem się cięższego meczu. Ale jest jeszcze druga połowa, nie? Widać, już siadają kondycyjnie, mieliśmy więcej sytuacji, oni kurwa stworzyli trzy sytuacje, z tego jednego karnego wywalczyli, no i szli nam bramkę. Ale wygrywamy mecz,
przeważnie to my prowadzimy, gdzieś tam kontrolujemy to pierwsze 30 minut. Marek, zaczekaj chwilę. Przez ostatnie 15 minut straciliśmy trochę kontroli takiej większej, ale teraz wejdziemy w drugiej połowie i jedziemy od nowa. Życzę powodzenia. Marek, chciałem zapytać o tą sytuację, tak? O co to? Jaką sytuację? Wszystko, to małe nieporozumienie. Co było na boisku, zostaje na boisku, nie ma mowy. Nic się nie stało. Adrian, dwa zdania. Jak ci się gra dzisiaj? Ciężko. Widać po mojej formie, że jestem bez treningów, kurwa. No jest niestety sprawy osobiste. Biorą górę, nie trenuję od praktycznie początku rundy. Widać to w efektach po boisku, nie jestem w formie. Faktem udało się strzelić w bramkę z wolnego. Zasuwamy jako cały zespół, popełnialiśmy kilka błędów, ale przybijamy pionę, kurwa, i zapierdalamy drugą połowę i mam nadzieję, że za 45 minut będziemy mieli awans, będziemy się wszyscy cieszyć. Na razie. Ej, powodzenia. Witamy serdecznie, Jakub Czysty. Twoja ocena, Kuba, pierwszy połowa. No i powiem ci tak, no, że pierwsza połowa... No żeby była dobra, 2-1 prowadzimy, tak? 2-1 prowadzimy, ale... Ciężko jest. Ciężko, ale awantura musiała być na sucho. No. No i druga połowa. Ale słuchaj, powiedz mi, kto według ciebie najlepszy na boisku. Krzysztof Makowski i... A nie Kacper Kornicki? Kacper Kornicki, tak samo i Krzysztof Makowski. No i... No i myślę, że będzie... Ale dowieziemy ten wynik do końca, czy jeszcze podwyższymy jakąś bramkę? Podwyższymy 6-2. 6-2? Tak i... No urodzony optymista. I świętujemy i jesteśmy w okręgówce. Jakub Czysty moim gościem, dzięki. Dzięki. Gratulacje. Dziękuję. Panie, krótkie trzy pytania. Który ja mam was? Kogo? Nie ma! Wywalczony był awans z B klasy do A klasy. I drugi no to jeszcze z górą, kiedyś. No a czy to jest ostatni raz dance? Na pewno nie. Widzimy się na jesień. Tak jest.